Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy i widzów. Znajduję się w jednej z sal w szpitalu przy ulicy Arkońskiej. Pozdrawiam Panie serdecznie. Szczęść Boże. Pani Ludwika na lewym łóżku. Pozdrawiam Panią Ludwikę. Szczęść Boże. Tak, i jeszcze jest Pani Janina. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Drogie Panie, przybyłem za pierwszym razem do Pani Janiny. Po jakimś czasie, gdy nie było Pana Jezusa, czekała Pani, tęskniła Pani za Chrystusem, za Komunią Świętą. Zwykle po komunii Pani śpiewa, chociaż jedną zwrotkę. Pani Ludwika, za drugim razem, kiedy przybyłem do Pani Janiny, spotkałem Panią Ludwikę, skorzystała z sakramentu pokuty i też to samo powie, że tęskni za Panem Jezusem. Tęskniłam przez 3 lata prawie, nie miałam możliwości przyjścia, ponieważ słabo chodzę. Obecnie jestem szczęśliwa, że ksiądz jest z nami, że mogłam się wyspowiadać i przyjąć Komunię Świętą. To wielka radość. Trudno to wyrazić. Pani Ludwika to najpiękniej wyraziła, bo tak jak czuję. Pani Janina. Właśnie dzięki nam, dzięki Pani Ludwice, że przyszła na naszą salę, zjednała się z Bogiem i się bardzo cieszymy. Jest jeszcze jedna Pani, dojrzewa do spowiedzi świętej. Życzymy tego, żeby się wyspowiadała. Jest miesiąc grudzień, jest czas Adwentu i oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa i na narodzenie Pana Jezusa. Jest też tęsknota w tym Adwencie. Tak, Adwent to ten czas radosny. Mimo cierpienia ta radość jest? Jest olbrzymie. Dzisiaj doznałam łaski wielkiej, dlatego że byłam skłócona, ale przebaczyłam w imię Jezusa, ponieważ jestem osobą wierzącą. Wszystko. Tak, a Pani jest bardzo elokwentna, bardzo, i potrafi to Pani wyrazić właśnie. Pan Jezus mi pomógł, dzięki bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Jezu, mój ukochany. Ufam Tobie, wierzę Ci. Ufam, że nigdy się nie zawiodę, nawet w swoich trudnych sytuacjach. No tak, tutaj nie może Pani wstać, nogi są bardzo obolałe. A Pani Janina również jest cierpiąca. Tak, cierpiąca na nowotwór wątroby. Tak, przerzuty są po 4 latach. Teraz przeszedł i bardzo osłabiło mój organizm to i teraz jestem na chemii, przerwana chemia, no bo wiadomo, że tutaj się znalazłam i dalej będzie, prawdopodobnie kontynuowana będzie chemia, no ale czy damy radę, jest rozprzestrzeniony na obu płatach, bardzo, bardzo liczny nowotwór i nie wiem, jak sobie z tym poradzę, ale to jest 4. nowotwór w moim życiu. 3 już przeszły i Pan Bóg jakoś wyzwalał, pomagał. Mam nadzieję, że i tym razem pomoże. Modlą się za mnie cała rodzina. Dzieci są moje w domowym kościele. Tutaj u nas przy Dominikanach w Szczecinie, a ja jestem, mówię, w kościółku brata Alberta na Pocztowej. To jest mój kościółek, parafia moja, nie? No. I Pani Ludwika razem oczywiście z koleżankami może być też wdzięczna Panu Bogu za personel medyczny, za lekarzy, za pielęgniarki, zresztą sama jako ta właśnie wykształcona. Dziękuję Panu Bogu za tę łaskę, że znalazłam się właśnie tutaj, wśród tych ludzi, którzy się opiekują nami, chorymi i nie tylko, którzy pomagają nam przetrwać trudne chwile, którzy towarzyszą nam, udzielają sakramentów i niech Bóg będzie uwielbiony za tę wielką łaskę. Personelowi medycznemu, prawda? Personel medyczny nie udziela sakramentów, ale... Też. No. Personel medyczny bardzo się stara. Muszę powiedzieć, że to są osoby bardzo pracowite, bardzo oddane
I rzeczywiście umieją podejść do każdego oddzielnie. I ludzie są przez to radośniejsi, zdrowsi, szybciej właściwie do zdrowia wracają. No i także ta współpraca między personelem chyba i pacjentami, bo to jest jakaś współpraca. Oni się nami opiekują, ale my się staramy im jakoś uśmiechem chociażby odwdzięczyć. Także dzięki Panie Boże, mój w Trójcy jedyny, za tę łaskę, której doświadczyłam w takim krótkim czasie, bo niedawno przyszłam do tego szpitala i spotkałam księdza. Szczęść Boże i Bóg zaopieca. Wysłuchanie.